Siemano, Łukasz z tej strony. Jesteśmy w Gorzewie, odbywa się tutaj dzisiaj trening. Oczywiście dzieci, dorosłych, młodzieży, wszystkich, którzy już pokochali motocykl, albo jeszcze tego nie wiedzą i za chwilę pokochają. Tak się zaczyna przygoda zazwyczaj. Zawsze w taki sam sposób, czyli powolutku, w miejscu w miarę bezpiecznym. Pierwsze porady typu jak dodać gazu, jak zamknąć gaz. Oczywiście ważne jest to, żeby motocykl był przygotowany. Właśnie to jest taka ogromna zasługa pitbike'ów, że one są lekkie, jak dla takich małych dzieci. No i jest możliwość regulacji gazu, żeby za szybko nie jechał. Można sobie spokojnie go kontrolować. No i przede wszystkim ogromną zaletą jest to, że one nie są mocne na tyle, żeby porywało. Dzieci, które wcześniej nie miały kontaktu z motocyklami, a idzie na trening żużlowy, to ono rezygnuje, bo ono w ogóle nie wie, z czym to się je. Ci, którzy będą szli speedbike'ów, którzy odjechali treningi, już jakieś zawody, którzy wiedzą, jak smakuje ciężki trening, bo te treningi to już naprawdę są na tyle, może nie, że trudne, ale one są w stanie już zweryfikować, czy jest chęć taka i wśród rodziców, i wśród rajdera przede wszystkim, do tego, aby tą karierę sportową kontynuować. Uważam, że sport bitbike'owy, bo to tak nic innego jak mini motocross, jest super sprawą, jeżeli chodzi o koordynację, bo naprawdę dziecko uczy się bardzo dużo czynności na motocyklu. Każdą kończyną musi coś innego wykonywać, zmienia pozycję z siedzącej na stojącą, skręcanie, wystawianie nogi. Dużo elementów jest na torze różnych, na przykład porównując do żużla, tam skręcamy w lewo, nie chcę się mądrować, bo nie znam się na żużlu, ale tu się dużo dzieje i na przykład tu dzieci bardzo dużo mogą się nauczyć, później to przełożyć na żużel. Nadgarstki. Muszą być przestawione nadgarstki, wtedy od razu one podnoszą łokcie i łatwiej na takich łokciach jest tutaj balansować, sterować tym motorem. Dobra? Uczą się podstaw jazdy na motocyklu z jednej strony, a z drugiej strony takich ważnych elementów jak wyprzedzanie, wybieranie odpowiedniej nitki. Bawią się też, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że bawią się motocyklami, spędzają czas wśród grupy, która ma tą samą pasję, to same zamiłowanie. Lewy łokieć nie spadający. Jeżeli ręka spada, to zobaczcie, co się dzieje z ciałem. Jeżeli tylko ręka spada, łokieć. W Głaszewie spotykam się tutaj z chłopakami na zaproszenie Łukasza i Miłosza Pawlikowskich. Pracuję razem z Marcinem Wójcikiem jako drugim trenerem. Znaczy we dwójkę jesteśmy trenerami, podzieliliśmy się na dwie grupy. Staramy się pomóc młodzieży i dzieciakom w dążeniu do swoich upragnionych marzeń, celów, ale przede wszystkim bezpiecznej jazdy na torze pitbike'owym, czyli torze offroadowym, torze, który później pozwoli ewentualnie przejść do większego sportu, czyli motocrossu ewentualnie, bądź też wyścigów szosowych. Staramy się wiele cennych wskazówek przekazać, szczególnie na dojazdach do zakrętu, hamowaniu, wyjściu z zakrętu i to wszystko powoduje, że naprawdę mamy bardzo dużą grupę i staramy się też mimo wszystko dobrze bawić, ponieważ dzisiaj jest dosyć chłodno, ale myślę, że chłodno jest trenerom, nie zawodnikom.